Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak po jakimś okresie czasu mają się u mnie mikrozoria. Dochodzę do wniosku, że jednak będę musiał zwiększyć dawkę nawozu. O ile w tym akwarium, gdzie bałem się, że będzie z nimi najgorzej, akurat wypada najlepiej, o tyle w 180 już nie wyglądają one aż tak mega dobrze jak tutaj. Ale to Wam pokażę na następnych ujęciach. Tutaj jak widzicie, ryby sobie spokojnie dojrzewają, nic złego się nie dzieje. Jedyne co zauważam z takich złych rzeczy, no to że nadal nie udało mi się do końca poprawić tej przeżywalności tego miksa ancistrusów. Jest już trochę lepiej, przeżywa go trochę więcej, ale to jeszcze nie jest to. Nie wiem, muszę sam dojść chyba jednak do ładu, o co to chodzi. Podmiany wody pomogły, ale też jeszcze nie do końca. Także kolejna misja przede mną. A tutaj jak widzicie, ryby typu molinezje, mieczyki fajnie sobie rosną. Co chodzi o gupiki, też nie ma jakiejś tam tragedii. Czasami jakaś tam sztuka się trafi lekko pokrzywiona, bądź jakaś lekko przychudnięta, ale to przy gupikach normalna sprawa, także... Myślę, że jak na tyle sztuk, to i tak większość jest w dobrej kondycji i w dobrej formie. No a tutaj jak widzicie, pokazuję Wam, jak się mają te moje mikrozoria w tym akwarium. Dają sobie fajnie radę. Dostały tutaj też trochę nawozu. Myślę, że na to akwarium dawka odpowiednia, bo fajnie zielono wyglądają. Ale w tej 180 będę musiał chyba zwiększyć im trochę bardziej oświetlenie, plus dodać trochę więcej nawozu, bo tam już to nie wygląda tak fajnie, ale i tak nie jest źle. A tutaj ta roślina ze 180 litrów, także jak widzicie, pokazują się liście, które trzeba będzie zaraz po tym nagraniu usunąć, ale też niektóre są ładne, zielone, także nie ma co panikować, chociaż jednak myślę, że spokojnie mogę tutaj dać trochę większą dawkę tego nawozu, bo ewidentnie roślince coś brakuje. Dużo osób mnie straszyło tą rośliną, że ciężko jej się będzie przyjąć i tak dalej, bo z reguły ludziom te rośliny czarnieją. U mnie jak widać pojedyncze liście tylko obumierają, a reszta jest nawet fajna, zielona, gdzieniegdzie jakaś plamka. Myślę, że po dodaniu nawozu po prostu ta roślina odchoruje to co swoje, no i zacznie sobie fajnie rosnąć, pełno szczepek, tak jak widzicie na czubkach, także można sobie spokojnie gdzieś tam coś pomontować i może doczekam się właśnie z tej szczepki jednego takiego gęstego okazu, jaki tutaj zamontowałem sobie na ten właśnie korzeń. A tutaj ostatnie dni tego samca w tym zbiorniku 45 litrów, zamierzam go powoli zabrać, zostaną tutaj same młode, także jak widzicie, samiec w dobrej kondycji, elegancko sobie je. No, większość młodych, powiedzmy te, które jeszcze zostały, też wyglądają w miarę, ale też widzę, że już niektóre pewnie na dniach będą chciały się stąd wypisać. No niestety muszę to jakoś ogarnąć, podmiany wody pomagają, ale to jeszcze nie jest to. Myślę, że może spróbuję im zmienić dietę. Też może wynika to z tego, że jeżeli karmię na przykład nicieniem mikro, to dość spora ilość tego nicienia spada sobie tutaj na dno. No i wtedy właśnie te młode glonojady go popierają i być może to też jest na rzeczy. Postaram się to trochę ograniczyć. A w 180 jak widać, wszystko też sobie powoli rośnie. W miarę wszystko ma się dobrze. Tutaj widzicie glonojady wcinają sobie cukinię. Jest tutaj trochę mieczyków, trochę molinezji, czyli standardowo. Gupiki też myślę, że w miarę coraz więcej samic nie pada już po jednym, dwóm wykoceniu, tylko zostaje trochę dłużej. Oczywiście nadal jeszcze nie raz taki proceder tutaj występuje, ale myślę, że już w miarę jest to opanowane. Tutaj widzicie miks z tych, których przywiozłem od pana rybki z Gliwic. Pokazały się właśnie tego typu samice. Samce też w miarę fajnie się prezentują, także gupiki nie mogę narzekać, bywało gorzej. Na obecną chwilę jestem z nich zadowolony tak na 80%.
Miecze, jak to miecze, jak nie odłapie samicy, no to jest zawsze problem, bo młode zostają szybko zjedzone, zostają tylko jakieś niedobitki, a nie zawsze jest czas sobie tą samicę odłowić, dlatego najwięcej na obecną chwilę jest gupików, molinezji, no i te glonojady po części, te, które są po tych pierwszych miotach, jakieś tam pojedyncze sztuki zostają, rosną. Mam nadzieję, że któraś z tych sztuk okaże się samicą i będę mógł sobie dopuścić tą samicę do tego właśnie samca, którego tam widzicie ciemnego. Krew się pomiesza, bo nie będą one nijak ze sobą spokrewnione i może wtedy będzie trochę lepiej z tą przeżywalnością niż po takim właśnie miksie, bo cały czas odciągam tylko tą jedną parę, czyli tą samicę albino, którą tutaj widzicie i tego samca, który był na poprzednim ujęciu, także może z innej pary będą te młode trochę lepszej jakości i będą miały trochę większą przeżywalność. No i tak właśnie jest u mnie, a przy okazji nagrywam nowym telefonem. Chciałem sobie sprawdzić, jak te ujęcia powychodzą, także jeżeli możecie, dajcie znać w komentarzach, czy jest lepiej niż na starym. Jeżeli ja sobie tutaj teraz oglądam to, co nagrałem, wydaje mi się, że te zbliżenia i tak dalej są trochę lepszej jakości. Także możecie mi napisać, jak tam jakościowo te ujęcia wychodzą z tego nowego telefonu. No i tak to właśnie wszystko u mnie wygląda. Teraz, jak widzicie, to wszystko, co jest tutaj, idzie sobie dalej świat. Teraz taki trochę martwy okres, bo okres wakacyjny, więc ludzie bardziej gdzieś wyjeżdżają niż zakładają sobie zbiorniki. Ale to niedługo minie i tutaj powoli zrobi się też pusto, stopniowo coś tutaj wyjeżdża stąd, ale na bieżąco te rybki, które sobie podrastają, wjeżdżają i wygląda to tak, że co stąd wyjdzie, to potem wchodzi i mniej więcej są to takie same ilości. No i co, w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam. Już konkretny jakiś odcinek zrobię sobie w następnym tygodniu, także trzymajcie się.